Na program zaprasza Kapital 24 TV. Serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Chciałbym bardzo Państwu przygotować wspólnie tej dobrej transakcji. Jak Pan Prezes Woźniak na początku mówił, 4 lata temu zmieniła się koncepcja i przyszłość polskiego holdingu farmaceutycznego z wielkich zamysłów budowania wielkiego narodowego, państwowego koncernu. Decyzje zapadły 4 lata temu, iż będą mieli miejsce prywatyzacje tych trzech podmiotów. Z dużym wysiłkiem, zaangażowaniem i pracowników holdingu, i zarządu holdingu z panem Woźniakiem na czele te prywatyzacje konsekwentnie realizowaliśmy. Pierwsza sprawdzona została Polpapa Bielice. Trafiła, tak się też udało, bo proces jest konkurencyjny, było wielu chętnych, ale trafiła w ręce polskiej firmy Adamedu. Druga firma, Polpa Warszawa, wprawdzie w drugim podejściu, ale dla nas to było korzystne podejście, panie prezesie Starak. Warto było poczekać. Warto było poczekać, bo bank chyba nie urosło tak szybko. Przy tym drugim podejściu okazało się, że przybyło znacznie. W tym dobrym procesie konkurencyjnym, gdzie na początku było aż 5 firm, i to firm z różnych części świata, państwa oferta okazała się najlepsza. Najlepsza dla PHF-u, najlepsza dla Ministra Skarbu Państwa i myślę, że najlepsza także dla przyszłości Polki Warszawy. Mówię o tym świadomie, bo macie Państwo świadomość, jaką spuściznę Skarb Państwa sprzedał w ręce Polfarmy. To jest spuścizna prawie 200-letniego doświadczenia historycznego Polki Warszawa. To jest spuścizna pierwszej de facto fabryki leków w Polsce i to jest własność nie tylko historyczna, ale także własność intelektualna wielu pokoleń farmaceutów, pracowników, managementu tej firmy, która tą firmę budowała, rozwijała, stawiała na takim poziomie, jak dzisiaj jest. Dzisiaj z tego miejsca chciałem także podziękować zarządowi Polki Warszawa, bo on, panie prezesie Starek i panie prezesie Woźnie, nie ułatwiał wcale tej prywatyzacji, bo wyniki były coraz lepsze. Z każdym rokiem, jak zarząd Polki Warszawa funkcjonował, to każdy rok były coraz lepsze przychody, coraz lepsze zyski. I panie prezesie Bent, nie wiem teraz, czy po takich wynikach pan zasłużył na pracę w tej firmie dożywotnio. Ale Skarb Państwa, jak pan wie, in gremium, czyli Rząd Rzeczpospolitej, wydłuża wiek emerytalny do lat 67. Życzę panu pracę w tej firmie jak najdłużej. Drodzy Państwo, ta prywatyzacja kończy pewien etap doświadczenia Państwa jako właściciela z farmacją w Polsce. Mamy jeszcze przed sobą jedną prywatyzację w Polsce Tarchomii. Ona będzie trudną prywatyzacją, ale zanim ją przeprowadzimy, to na pewno czeka nas w najbliższym roku, może nawet 2 latach, głęboka restrukturyzacja Polsce Tarchomii i też myślę, że w perspektywie do 2 lat Polsce Tarchomii będzie sprywatyzowana. To, że te dwie firmy pierwsze trafiły w ręce polskich inwestorów, to jest dużą dumą. Dużą dumą i rządu Rzeczpospolitej, tego naszego skromnego już coraz bardziej Ministerstwa Skarbu, bo jak Państwo wiecie, prywatyzacje mają to do siebie, że Minister Skarbu ma coraz mniej własności i dobrze, bo taki jest cel tego resortu Skarbu Państwa. Ale nas cieszy bardzo, że już w Polsce od lat kilkunastu są tacy inwestorzy, jest taki polski kapitał, który jest w stanie uczciwie konkurować z firmami globalnymi ze świata i wygrywać w takiej konkurencji. Wierzę w to, że ten inwestor, Polpharma, to jest ten inwestor, który tej firmie zapewni rozwój, zapewni nowe inwestycje i załodze tej firmy, drodzy Państwo, która nie wspierała zbyt mocno tego procesu prywatyzacji. Czasem odwiedzała Rząd Skarbu Państwa z wizytą towarzyską, czasem pozostawiała po sobie na dłuższą chwilę wspomnienia po swojej wizycie. Ale ja wierzę mocno w to, że ta załoga nie będzie żałować też tej prywatyzacji, a wręcz przeciwnie, że kiedyś po paru miesiącach, może latach, tej załodze też będą takie głosy, które powiedzą, że to jest, czy to był dobry inwestor dla Polki Warszawy. I chciałbym, żeby takim inwestorem Polpharma dla Polki Warszawy był. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, Panie Prezesie Woźniak, gratuluję Wam tej dobrej transakcji. Dziękuję za to wspólne zaangażowanie. Zarządowi Polki Warszawa, Radzie Nadzorczej dziękuję za tą pracę w ostatnich latach.
Wierzę w to, że nasze doświadczenie także będzie wykorzystane dla przyszłości tej firmy.